Kornel Tomicki, trener relacji damsko-męskich, bądź jeszcze lepszy.pl. Jedziemy z tematem. W ostatnim wideo powiedziałem Ci o tym, żebyś postarał się patrzeć na swoje relacje z perspektywy drugiej osoby. To znaczy, jeżeli coś chcesz, najpierw pomyśl, co ta druga osoba mogłaby chcieć od Ciebie i zdaję sobie sprawę, że to jest dosyć niespotykane podejście. Ktoś nawet łapkę w dół dał przy ostatnim moim wideo, być może ze względu na to, że powiedziałem, jaka jest prawda, dosyć brutalna. Być może dlatego, że użyłem brzydkiego słowa, a może dlatego, że jakość była słaba. No cóż, wybacz. Nagrałem w tym roku 120 wideo. Plan był taki, żeby nagrać 104, ponieważ zapowiedziałem w tamtym roku o podobnej porze, że nagram 2 wideo tygodniowo, więc 52 tygodnie w roku razy 2 wideo, to będzie 104 filmy na YouTubie. Nagrałem 120. I to, co jest najważniejsze, staram się żyć wobec tych zasad, które Ci tutaj proponuję. No i mam efekty. Tak, na marginesie, tylko nie mów nikomu. Powiem Ci, że obecnie z jednej strony ludzie będą spędzać święta, być może Sylwestra, być może Nowy Rok w bardzo, bardzo okrojonym składzie, a ja nie, dlatego że dużo czasu w swoim życiu poświęciłem i dalej poświęcam na to, żeby budować odpowiednie kręgi swoich znajomych. I tak jak ostatnia zasada dotyczyła tego, żeby patrzeć z perspektywy drugiej osoby, co głównie sprowadza się do tego, żeby poznać, co oni chcą, zanim poprosisz o jakąś kwestię, której Ty potrzebujesz, warto najpierw dać od siebie. To jest tyle. Natomiast druga zasada sprowadza się do regularnej selekcji. Zobacz, problem jest tego typu, że przeciętny nastolatek ma krąg znajomych w postaci kolegów i koleżanek ze szkoły. Później idzie na studia i teraz, jeżeli zatroszczy się o te relacje ze szkoły średniej, czyli weźmie odpowiedzialność za te relacje, no to trochę relacji mu przetrwa. Natomiast z doświadczenia wiem, nie tylko swojego, że mnóstwo takich relacji się kończy. I teraz rewelacyjnie, znakomicie, jeżeli one się kończą, dlatego że czujesz, że te osoby nie są dla Ciebie dobre. Natomiast po wielu rozmowach przeprowadzonych z moimi klientami okazuje się, że nikt się o te relacje nie zatroszczył. Jakiś mój jeden klient mówi: wiesz co, Kornel, bo po prostu poszedłem na studia i nie miałem kontaktu ze starą paczką znajomych, no i teraz się nie odzywamy. Więc robisz tak, analizujesz, czy relacje się urwały przez to, że Ty nie chciałeś tych relacji prowadzić, czy przez to, że chciałeś, ale w sumie to nie wziąłeś odpowiedzialności za te relacje. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, wracając do naszego nastolatka. Idzie na studia i tam też poznaje trochę osób. I jeżeli skończy studia, no to znowu mamy sytuację następującą. Jeżeli się zatroszczy o te relacje, no to te relacje będą. Jeżeli się nie zatroszczy, to tych relacji nie będzie. I to, co jest teraz najważniejsze, takie jedno główne clue tego wideo: jeżeli więcej dajesz niż bierzesz, to jest podstawa i to jest mega trudne do nauczenia się. Dlatego ja Ci tu nie będę ściemniał, że ohoho, super fajnie. Tylko autentycznie musisz zastanowić się, czego ludzie w Twoim otoczeniu potrzebują i im to dać, najlepiej jak najszybciej, chociaż wiadomo, że to różnie bywa. Natomiast druga kwestia, selekcjonuj sobie znajomych. Jeżeli chcesz mieć wokół siebie ludzi, którzy Cię satysfakcjonują, no to warto wypisać sobie przynajmniej 3 cechy, które tych ludzi będą łączyły. Powiem Ci, jak to jest u mnie. Ja lubię osoby, które aktywny tryb życia prowadzą, czyli uprawiają jakiś sport. Nie znoszę leni, tak już mam, że ja sam bardzo dużo pracuję, bardzo dużo robię. Jeżeli jestem na urlopie, to i tak wykonuję mnóstwo różnych czynności niezwiązanych z pracą. Natomiast leżenie na kanapie i oglądanie Netflixa to jest coś, co zdarza się u mnie bardzo, bardzo sporadycznie. I dlatego też przyciągam ludzi, którzy tego nie robią. A to dlatego, że jeżeli poznaję nową osobę i ta osoba mówi: wiesz, ja w sumie to po pracy zawsze oglądam Netflixa i nic więcej w swoim życiu nie robię, no to nie mamy za dużo wspólnych tematów. I to nie jest złe, że ktoś ogląda Netflixa i leży na kanapie, tylko po prostu ja do takich ludzi nie pasuję i takich ludzi po prostu nie przyciągam. Więc napisz sobie takie 3 kwestie.
U mnie to jest głównie prowadzenie aktywnego trybu życia, czyli osoby uprawiające jakikolwiek sport. Nie chodzi o profesjonalizm, nie chodzi o poziom zawodowy, tylko o osoby, które są energiczne, które po prostu dbają o to, żeby zarówno ich sylwetka, jak i ogólny poziom energii był wysoki. Druga kwestia to osoby, które chcą od życia czegoś więcej. To tak brzmi bardzo ogólnie, bardzo tajemniczo, ale sprowadza się do tego, że te osoby są w stanie mnie zainteresować rozmową. Czyli lubię osoby, które mają szerokie zainteresowania. Być może ktoś tańczy, być może ktoś gra na instrumencie, być może ktoś zajmuje się zdrowym odżywianiem i uczy tego innych. A jeżeli nie uczy, no to zawsze może dać jakieś wskazówki, co w diecie poprawić. Chodzi ogólnie o osoby, które mają jakieś hobby, jakąś pasję i to realizują. No i trzecia kwestia jest bardzo taka, być może oczywista, natomiast też ją powiem. Lubię spotykać się z osobami i utrzymywać z takimi relacje, budować ją, które działają na mnie pozytywnie, czyli takie osoby, gdzie po godzinnym spotkaniu bądź po godzinnej rozmowie, teraz zwłaszcza w pandemii, ja mam więcej energii, a jeżeli nie mam więcej energii, to te osoby skłaniają mnie do różnych ważnych przemyśleń. Być może nie są to filozoficzne rozważania, natomiast generalnie jest jakaś wartość w tych rozmowach. Nie są to rozmowy, chciałem bez takich wulgarnych zwrotów, ale powiem, nie są to rozmowy o dupie Maryni, tylko o czymś konkretnym, o czymś interesującym. Także takie trzy kwestie, one oczywiście są moje i warto, żebyś ty znalazł swoje. Więc selekcjonuj znajomych, jak już przyjmiesz sobie jako taką naczelną wartość w budowaniu relacji, żeby dawać więcej niż brać, selekcjonuj znajomych i już teraz zrób sobie listę ludzi, z którymi się regularnie spotykasz, do których regularnie dzwonisz. Być może są ludzie, którzy do ciebie regularnie dzwonią. Zrób sobie listę tych osób i wybierz sobie osoby z tej listy, z którymi najlepiej spędzać się czas, najbardziej to lubisz, nie możesz się doczekać kolejnego spotkania i takie, z którymi na przykład musisz spędzać czas, ale tego nie lubisz. To jest bardzo ważne, a w kolejnym wideo powiem ci, co z tym zrobić. Dzięki, to tyle. Łapkuj, subskrybuj, komentuj. Okej. Wszystkiego dobrego. Trzymaj się. Cześć.